Ewangelia według Jana, rozdział 7. Potem chodził Jezus po Galilei. Nie chciał chodzić po Judei, dlatego że Żydzi dążyli usilnie, aby go zamordować. Było blisko żydowskie święto namiotów. Wtedy powiedzieli do niego jego bracia: odejdź stąd i idź do Judei, żeby twoi uczniowie widzieli dzieła, które ty czynisz. Kto chce być znany, nie ukrywa się. Skoro takie rzeczy czynisz, pokaż się światu. Nawet jego bracia nie wierzyli mu. Jezus więc powiedział im: mój czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was jest zawsze odpowiednia pora. Świat nie może was nienawidzić, ale mnie nienawidzi. Ja bowiem świadczę o nim, że jego uczynki są złe. Wy idźcie na to święto, ja jeszcze nie idę na to święto, bo mój czas jeszcze się nie wypełnił. A to im powiedziawszy, pozostał w Galilei. Gdy bracia jego poszli na to święto, on też poszedł nie publicznie, lecz na osobności. Żydzi szukali go w święto i mówili: gdzie on jest? I wiele szeptano o nim między ludźmi. Jedni mówili, że jest dobry, a inni mówili: nie, ale zwodzi ludzi. Nikt jednak jawnie o nim nie mówił, z powodu bojaźni przed Żydami. Gdy już minęła połowa święta, wszedł Jezus do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi, skąd on zna litery, skoro się nie uczył. Jezus odpowiedział im: doktryna moja nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce czynić wolę Jego, ten pozna, czy ta doktryna jest z Boga, czy ja sam od siebie mówię. Kto z samego siebie mówi, szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdziwy i nie ma w nim niesprawiedliwości. Czy Mojżesz nie dał wam prawa? Jednak żaden z was nie przestrzega prawa. Dlaczego szukacie sposobu, aby mnie zamordować? Odpowiedział tłum: masz demona, kto próbuje cię zamordować? Jezus odpowiedział im: jednego dzieła dokonałem i wszyscy się temu dziwicie. Oto Mojżesz dał wam obrzezanie, chociaż nie było ono od Mojżesza, ale od ojców. A obrzezujecie człowieka w dzień odpoczynku. Jeśli człowiek przyjmuje obrzezanie w dzień odpoczynku, aby nie było naruszone prawo Mojżesza, dlaczego gniewacie się na mnie, że całego człowieka uzdrowiłem w dzień odpoczynku? Nie sądźcie z wyglądu, ale sprawiedliwym sądem sądźcie. Mówili więc niektórzy z mieszkańców Jerozolimy: czy to nie jest ten, którego chcą zamordować? A oto mówi otwarcie i nic mu nie mówią. Czyżby przywódcy prawdziwie poznali, że to jest prawdziwie Chrystus? O nim wiemy, skąd jest, natomiast gdy przyjdzie Chrystus, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. Jezus wołał wtedy w świątyni, nauczając: znacie mnie i wiecie, skąd jestem, a nie od siebie samego przyszedłem, ale prawdziwy jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja natomiast go znam, bo jestem od niego i on mnie posłał. Próbowali go pojmać, ale nikt nie podniósł na niego ręki, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. A wielu z ludzi mu uwierzyło i mówili: czy gdy przyjdzie Chrystus, uczyni więcej cudów od tych, które ten uczynił? Słyszeli faryzeusze, że ludzie tak szepcą o nim? I posłali faryzeusze i arcykapłani, sługi, aby go pojmali. Jezus więc powiedział im: jeszcze na krótki czas jestem z wami i odejdę do tego, który mnie posłał. Szukać mnie będziecie i nie znajdziecie, a gdzie ja jestem, wy przyjść nie możecie. Mówili więc Żydzi między sobą: dokąd on pójdzie, że my go nie znajdziemy? Czy pójdzie do rozproszonych wśród Greków i będzie uczył Greków? Co to za mowa, którą wypowiedział? Szukać mnie będziecie, a nie znajdziecie, i gdzie ja jestem, wy przyjść nie możecie. Jezus w ostatni wielki dzień święta stanął i wołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
z wnętrza tego, kto mi wierzy, jak powiedziano w piśmie, będą płynąć rzeki wody żywej, a to mówił o duchu, którego mieli wziąć wierzący mu, bo Duch Święty nie był jeszcze dany, dlatego że Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wtedy wielu spośród tłumu, słysząc te słowa, mówiło: to prawdziwie jest prorok. A inni mówili: to jest Chrystus. Inni natomiast mówili: czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z nasienia Dawida i z miejscowości Betlejem, gdzie był Dawid? Powstał więc rozłam między ludźmi z powodu niego. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, ale nikt nie położył na nim swojej ręki. Przyszli więc słudzy do arcykapłanów i do faryzeuszy, a oni im powiedzieli: dlaczego nie przyprowadziliście go tutaj? Odpowiedzieli słudzy: żaden człowiek nigdy nie przemawiał tak jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze: czy i wy jesteście zwiedzeni? Czy ktoś z przywódców albo z faryzeuszy mu uwierzył? To posłulstwo, które nie zna prawa, jest przeklęte. I powiedział do nich Nikodem, który przyszedł w nocy do niego, będący jednym z nich: czy nasze prawo sądzi człowieka, jeżeli wcześniej nie wysłucha go i nie pozna, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że nie powstał prorok z Galilei. I poszedł każdy do swojego domu.